Do Lubina przyjechali goście z całego kraju, bowiem takiej konferencji dotyczącej dronów jeszcze w Polsce nie było. Rozmawiają m.in. o tym, jak i gdzie wykorzystywane są drony, najlepsi programiści, inżynierowie przedstawiają wady i zalety stosowania innowacyjnych technologii i dronów. Konferencję zorganizowaliśmy dla wszystkich chętnych, nie tylko dla osób z tak zwanej branży, mówią organizatorzy. Przede wszystkim to jest konferencja dla wszystkich ludzi. Niezależnie od wieku, niezależnie od upodobań tak naprawdę. Robimy tą konferencję, aby przybliżyć społeczeństwu ideę dronów. Także kierujemy tutaj różne wydarzenia. Jedno wydarzenie jest to konferencja branżowa, która jest dedykowana bezpośrednio dla osób, które chcą wykorzystywać drony w swojej branży, w przemyśle, w edukacji czy w służbach mundurowych. Drugie wydarzenie jest to hackathon, czyli programowanie dronów. Jest to wydarzenie, które skupia najlepszych tak naprawdę programistów i inżynierów z całej Polski, którzy próbują rozwiązać 3 zadania konkursowe, które nasza firma opracowała. Są to zadania właśnie z dziedziny systemów bezzałogowych. Będą też zawody dla uczniów, aby przygotowywali się do użycia dronów i zobaczyli, że drony to nie tylko praca, ale również może być zabawa, dodaje Kacper Budnik. Lubin to miejsce nieprzypadkowe na zorganizowanie właśnie takiej konferencji. Lubin posiada po pierwsze tradycję, jeśli chodzi o małe obiekty latające. Lubin to było generalnie bardzo silne ośrodki modelarstwa, a przecież od modelarstwa wyszły tak naprawdę drony. To są ci sami pasjonaci, którzy kiedyś budowali modele, to ich synowie częstokroć, ba nawet wnukowie, którzy przejęli pasję budowania precyzyjnego modeli. Z tych modeli okazało się wyrosł tak naprawdę przemysł na całym świecie. W oparciu o tą tradycję modelarstwa zaczęliśmy przekonywać środowisko do tego, że trzeba się przebranżowić. No i kierunek jest taki, że to przebranżowienie trwa, nie? Myśmy zaczęli ponad 3 lata temu już rozmowy z Politechniką. Włączył się do tego projektu powiat. Łącznie z częścią własności, bo tam jest własność powiatowa, czyli ten projekt, który będzie realizowany inwestycyjny, jest precyzyjnie związany z własnością powiatową, miejską, a drony, no dzisiaj widać, tak, drony tak naprawdę to są gałąź przemysłu, która się najbardziej dynamicznie rozwija. Lubin to najlepsze miejsce, by to właśnie tutaj pojawiły się innowacyjne gałęzie przemysłu. Tutaj prezydent Raczyński miał taki pomysł, miał tą ideę, rozpoczął działania, poświęcił na to czas, środki, przyciągnął ludzi, podpisał porozumienie z Politechniką, tak naprawdę wykazał dużo inicjatywy do tego, aby to miejsce się w tym rynku rozwijało i to powoli zaczyna owocować. Tutaj zaczynają się pojawiać właśnie wydarzenia, a dzisiaj mamy do czynienia z 2-dniową konferencją dronową. Tu pojawiać się zaczynają firmy i młodzi ludzie, którzy są zainteresowani. Tu pojawiły się pierwsze klasy właśnie o profilu dronowym w szkołach średnich, więc mam nadzieję, że to odniesie sukces. Przypomnijmy, że w Lubinie powstaje właśnie park technologiczny na blisko 100-hektarowym terenie po starej fabryce domów. Na te inwestycje miasto pozyskało 50 milionów złotych w ramach rządowego Polskiego Ładu, a w budżecie miejskim zabezpieczono około 2 miliony złotych na ten cel. Mamy lotnisko, mamy pomysł, jeśli chodzi tutaj o miasto, dotyczące rewitalizacji byłej fabryki domów, także cała infrastruktura otaczająca ten teren, gdzie takie centrum technologii lotniczych, dronowych miałoby powstać, jest i należy ją wykorzystać. Perspektywa, nie powiem, że kilku najbliższych miesięcy, ale myślę, że perspektywa kilku lat to jest taki horyzont czasowy, który pozwoli uruchomić tamto miejsce, natomiast to nie jest tak, że nic nie będzie działo do tamtego czasu. Mamy inkubator przedsiębiorczości, mamy infrastrukturę, która później będzie mogła być przeniesiona w tamto miejsce. Mam tu na myśli m.in. tak zwaną ścianę wiatrową, unikatowe urządzenie, które służy badaniom i rozwojowi również technologii dronowej. Także my już teraz chcemy prowadzić działania w tym kierunku, a później, kiedy powstanie to centrum przy lublińskim lotnisku, tylko przenieść część działalności takiej, która już będzie aktywna, która będzie już działała i służyła również społeczności lokalnej. Konferencja Dolina Dronów 2024 potrwa w inkubatorze przedsiębiorczości w Lubinie do soboty włącznie.